Radio check na 30 FM. Na 5. Nigdy nie pamiętam, jak się zamykało te drzwi? No. Kontrol C prawy. Dziękuję bardzo. No do sobie jest 32 mile, 33 mile, więc mniej więcej paliwo na razie wystarczy, tak? Tak, dobra, ja się wyciszam na TS-ie już. Czyli wyciszę sobie mikrofon. To mam podwójnie. Może jeszcze go się dotankuje. Ja mam 75% paliwa. No wezmę 85. No to możesz wziąć mniej z faktu, że bierzesz więcej gratów, tak? Tak, no ale tam też na tym 9800 nie powinien być. Request refueling. Request rearming. Czwórka nie operacyjnie przestrzeń. Dwójka, załaduje się jeszcze raz. Przyjął.
meta strzelonego, bez niestety bez katapultowania. Dostałem, że przy starcie. Czyli moją trójką jest siwy, tak? Dwóch na raz. Tak jest. Przyjął. I Abax na pewno na 2,55. Wszędzie. No jak już tak cicho, czekaj, zobaczę na 257. Znowu zgłoszenie od 18, bez farochronu. To przejmijcie. Na 2,55. Cisar do Magica. Magic Cisar. Sprawdzam łączność, jak mnie słychać. Łączność 5 na 5, chciałem powiedzieć, że... Na którym nas słuchasz, bo mi tu się nałożyły komunikaty? Dobra, sorry, nie będę was słuchał. 255, jeżeli jesteście w stanie, to bądźcie na tym kanale, bo ja nie jestem w stanie żonglować niestety. Przyjął, ja jestem cały czas na naszemu na 255, na 30 FM sobie gadam, że nie mam niczym, nie? Szlak, radio, check. Powtórko, sign? Szlak, radio, check. Springfield 2. Springfield 2, Magic, copy. Dziękuję. Magic, Springfield 1, after takeoff from Tarawa, proceeding as flagged. Springfield 1, radar contact, continue as flagged. Panowie, polecam wszystkim obserwować, teraz mówię tak na poważnie, mamy 30 stopni, obserwować w razie co temperatury gazów wylotowych, żeby ich nie przegrzać, nie? Bo łatwo spać. Magic potwierdza. Ja się uruchamiam dopiero, także spokojnie jeszcze nim się zajdzie. Przyjął. Picture. Two ship inbound. Inbound both 271 force 171 approaching Bandar Abbas. Jakoś ściszyłem. Tak, ściszymy, Awaxa, ściszymy. Uwaga, macie do wszystkich.
3 razy 3 ship irańskie, MiG-29 inbound z kierunku 315 na 136 mil od Bozaj. To Wikary tak, siedzi na awaksie, nie? Tak jest, Wikary. Łaczą. Dobra, formację jaką bym chciał po starcie, to żebyśmy sobie zrobili diament. Dwójka będzie z mojej prawej, trójka z mojej lewej, czwórka z tyłu. Dwójka z mojej prawej, trójka z mojej lewej, a czwórka z tyłu. Czwórka przyjął. Na którym ty jesteś w farpie? Będziesz potrzebował wsparcia. Tym przed tobą, po lewej stronie. Co z pięknych sprawdza sobie? Infield. Copy. Okej, okay, czyli tym bliżej wody, tak? Springfield 2, Magic. Gwiazda operacyjna, gotów. Jestem chyba pierwszy z lewej na samym froncie. Dobra, to jak wszyscy gotowi, to rozkręcamy sobie obroty. Przyjął. Ustawić sobie heading na żyrokompasach 32. Cała grupa do zawisu. Spinki 2 to Magic. Robi mi się align, więc chwilę się zejdzie. Przyjął Springfield, no nie ma pośpiechu. Trójka, czwórka w zawisie. To całość do przodu, kierunek 32. Dwa za tobą po prawej. Wznosimy do 1500 metrów na tę chwilę. Ale pierwszy zwolni troszeczkę, bo byliście dużo przed nami na starcie. Przyjął, zwalniam do 80. Fajnie by było, jakbyśmy nie rozgrzali turbin za mocno. Ja na razie jestem spokojnie w zielonym polu. Magic, Springfield 1? Na lewej. Magic, czy możesz podać mi prędkość tankowca Shell? Potwierdzam. Shell 1-1, 400 metrów. 400 metrów, dziękuję, kopis. Prowadzący rzuć flarę. Poszła. Znalazłeś, czy jeszcze raz ci rzucić? Nie, już jestem za wami.
Jedynka, jedynka ten kierunek 32 mamy aktualny. Springfield, automatic. Tak, a czemu? Bo w moim przekonaniu idziemy na północ. Ja startuję z Firatki. A sprawdź ten kompas magnetyczny, bo idziemy na 30 równo. Fujira, tak? To potwierdzam. Jesteś na Fujira. Fujira, dziękuję. Potwierdzam. Dobra, to jest. Nie ustawiłeś, dobra. No to ustaw sobie teraz 30. Nie, ustawiłem. Źle czytałem poprzedni komunikat twój. Okej. Dwa razy MiG-29 w tym momencie na kierunku 286, 144 mile nad Bandar Abbas, no factor. Copy. Uwaga do wszystkich, będziemy wchodzić z wyspy nad tutaj wybrzeże i nad wodę. Będziemy sobie wtedy, o sorry, za bardzo podskoczyłem do góry, będziemy wyłączyć światła wszystko. Jeszcze chwila, będę się pytał jak tam będzie wyglądać, czy możemy wchodzić, czy nie. Mówię, że sobie usiądziemy przy wybrzeżu tam po miasta. Jakoś sobie poradzę. Okej, do widzenia. Magic, tutaj Cisar. Nadawaj, Cisar. Powiedz mi, mamy drogę wolną, czy mamy przystanek sobie zrobić na wyspie jeszcze? Negatyw, obawiam się trochę o was w tym momencie. Dwa razy tuż i 29 patroluje nad Bandar Abbas. W tym momencie pasywny, ale ja bym tam nie leciał. Ty mi nie mów, gdzie jest Bandar Abbas, tylko mi powiedz, ile mil ode mnie są. Przyjął. Na kierunku 0,38, 37 mil, 1 tuship, drugi tuship, 3, 4, 5, 33 mil. Przyjął. To my będziemy tutaj na wyspie jeszcze robić przystanek, będziemy oczekiwać na samoloty kapu. Twierdzę. Kierowników Bandar Abbas jest dosyć blisko naszego celu, więc... Wiem, nie wchodzimy, będziemy schodzić tutaj, jak mamy przed sobą to miasto, gdzieś w tym rejonie sobie siądziemy tutaj koło miasta. Także będę powoli obniżał teraz. 2-2 za tobą. Doszła na radioczek. Doszła 5-5. Ja odczuwałem postacie z lotniska w Fujirach, które mi się nawet pan pierwszy. Masz ich kompis. Radar kontakt. Doszła informacyjnie. Nad rejonem Bandar Abbas, 2 razy tuż jest MiG-29, 130 mil na północ twojej pozycji. Uważaj, nieprzyjaciel SA-8, hard ceiling 27 tysięcy. Świetnie, dziękuję. Springfield 1, Intel 1, nieprzyjaciel 329, 87 mil, 34 tysiące F5 z twojej pozycji. Przyjął. Z
staram się 500 na zniszczaniu utrzymywać i za tym miastem sobie siedziemy gdzieś tam na ładnym poletku pola. Ten pit leci dalej w sumie do pustyni. Za 30 mil. Na razie nie zbacza z kursu. I po zetknięciu z ziemią, każdy jak już wylądujecie, bym prosił wyłączyć światła i zrzucić obroty na... O, nawiązać kontakt z radarem. Przyjąłem. Trójka przyjął. Czwórka przyjął. Rusza 2 też. 72 mile ode mnie. Enfield do Magic. Przyjął. Nieprzyjaciel wygląda na groźnego, jeżeli będziesz miał gotowy, to przechwyt. Przyjął. Uzi 1 w rezerwie. Uzi 1, podwieź kontakt radarowy Intel 1. Uzi 1, nie mam kontaktu radarowego jeszcze. Podajcie częstotliwość, to skoczę. Tu między tymi dwoma małymi świecącymi częściami miasteczka będziemy lądować gdzieś za autostradą. Enfield do... Jaką częstotliwość? Uzi częstotliwość 230. Springfield 2 do Magic. Nadawaj Springfield 2. Gotowy do startu. Przyjął, masz pozwolenie na start. Pontiac 1 do Magic. Nadawaj Pontiac 1. Pontiac zostało nas połowę dwa samoloty. Będziemy startować z tamu i... Lecimy na nasze... No, uwaga, zwalniam i obniżam trochę bardziej. Wziąłem. Opuść call sign. Springfield 2 airborne. Przyjął. Uwaga, bo trochę tu nierówno. Wyłączamy oczekujemy. Możemy odblokować strzelców w sumie. W razie W. Ściągasz go do maksymalnie do prawej strony i wtedy już rzucasz obroty. Tak, tak, to znam. Chcę się zastanowić i zrobić tak, powiedz, że się boisz, żeby po prostu wylądować się, zgasić, wyłączyć w ogóle.
Można by, ale to potem będzie trwało, tak, zanim się odpalimy. A oni powinni go wyczyścić dosyć szybko, ale mam nadzieję. Jak będą przedłużać, to zgasimy, no ale zobaczymy. Okej. Wydaje mi się, że nie ma potrzeby gasić całkiem. No też mi się wydaje, że nie mamy tyle wachy, żebyśmy dolecieli dwa razy tam z powrotem. Wchodzę na 12, na 14. Elvis Domenik prosił o potwierdzenie, zaprasza Fantoma. I potwierdza strzelone zważaj w sumie 3,7,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 
Ósemka do Huawei. Nie, musiałem wleźć z powrotem do kabiny, bo wyszedłem. A tam dać. Zatować. Czekacie, bo jest jakaś gorąco, jest tak? Tak, na razie nam Magic powiedział, że jest gorąco, dwie pary migów 29. Tak, czekamy sobie na prawie na brzeżu wyspy. Okej. W tej chwili jesteśmy w okolicach miasta Taurian. Taurian. To ja na razie, to ja nawet nie startuję jeszcze. O luz, dobra. Potwierdzam obecność UFO w rejonie. Właśnie zniknęła taksówka na mojej pierwszej. Jestem. O, kolejny znika. Nie, ten pojechał. Uzi, skieruj się kursem 26192 mile, to ship 29. Kieruj się kursem 260 Airfield Fox 3 mile. Enfield T zniszczony, zawróć kierunek 216 33 mile.
mile będziesz wspierał Dodge'a w czyszczeniu nad Pandora Pass. Enfield przyjął, a uzbrojenie dwa sidewindery. O mój Boże, dobrze, to osłaniaj UZI 1 w takim razie. UZI 1 jest, no widzisz na detaliku pewnie, ale kierunek 160, 20 dygnięcy. Przyjął. Magic 21 Spike 29 w kierunku 320. Springfield 1, no faktor w tym momencie Dodge i Uzi i Enfield przechwytują tam w tym rejonie, ale nie zbliżaj się, pozostań w odległości 65 mil od celu. Springfield 1. Magic Caesar z tej strony. Nadawaj. Jak tam sytuacja? Imprezy, jak przygotować eliksir miłości? Starta Felkisa po wysyłów. Powtórz jeszcze raz, bo moi nie ogarniają, że mają się zamknąć, jak coś mówię na radiu. Przyjął, rozumiem. Cały czas cztery shipy nieprzyjaciela, niebo brudne, nie można lecieć. Przyjął, to oczekujemy na nasłuchu, na sygnał dla nas. Przyjął. Dodge 1 Dodge 1. Dodge 1. 355, 40 Siwy, ja cię błagam, jak ja coś gadam do Magica, to nie odzywaj się. W naszą stronę potwierdź. Ale nie słyszę, potwierdzam, że gdzie gadasz. 26 tysięcy? No nie słyszę, że coś ty coś z Magiciem gadasz. Panie, to musisz być na słuchu. Przyjąłem, szukamy go. Kierunek, 25 mil, bardzo blisko. Przyjęliśmy. Ja tu pytam Magica, czy możemy lecieć, a ten z jakimś eliksirem miłosnym wyskoczył. Nie wierzę. Mocno w dół, bo jesteście wysoko nad. Tak, właśnie wskazałem dwójce zejść. Mamy go na datalinku, próbujemy go znaleźć na radarze. Uważajcie, niebezpieczny dysk. Enfield zgłasza połączenie się z UZI, aczkolwiek prosi o podanie informacji na najbliższe cele. Wydaje się, że na 250 są dwa bugis. Mamy na nie się udać? Magic potwierdza, kontynuuj w tamtym kierunku. Przyjął. W tym momencie tu Magic 29 call. Dodge 1, Fox 3. Magic Springfield 1, jestem w tym momencie na hard locku od 29. Ignoruj no factor. Springfield 1, potwierdź, że skończył się lock? Skończył się lock. Dobra, dzięki. Dodge 1, potwierdzam zestrzelenie, zniknął radar, kontakt. Już mam, przyjąłem. Dodge 1, cel 20, kierunek 21, 37 mil, two-ship, leć na przechwycenie 357. 357, jaka wysokość? 25. Znowu w sumie się powtarza sytuacja z tego lotu, co tam mieliśmy tych szpiegów z jakiegoś tam obozu. Przypominam, hard gdzie też czekaliśmy, aż samoloty zrobią swoją robotę. To dosyć długo. Tak, pamiętamy o tym. Pontiac 1, Pontiac 1? Pontiac 1, 2 już kontynuujemy się. Pontiac 1, 1 startował po problemach technicznych i telefonował. Przyjął. Udajcie się w kierunku BOS, a następnie oczekujcie na rozwój wydarzeń. Wujka, sprawdź bezpieczniki, bo śmiałem ci światła mrygać postojowe. Właśnie dlatego, że jest prawda. Springfield,
zaprosz na kierunek 356 i kontynuuj misję do Bandar Abbas, ale bądź gotów na odwrót, pewnie śpiesz. Pregnant one, resume missions. Dodge 1, nieprzyjaciel zwraca się w waszym kierunku. Dodge 1, widzimy. Dodge 1, Fox 3. Macie kurs 1. Kurs 1. Idę kursem 250, mam kontynuować, czy odbić w prawo na 350? Proszę kontynuuj, w tym momencie nie ma żadnych celów, które wam zagrażają, a chciałbym wspierać Dodge. Przyję. Nadawaj Spring 2. 80 mil do waypoint 3. Potwierdzam 80 mil. Panie operacyjny przez chwilę. Przyjął. Magic, Dodge 1 potwierdź trafienie lub nie? Brak potwierdzenia trafienia. Wciąż dwa kontakty radarowe na pułapie 12-14 tysięcy. Uważajcie z tym pułapem. Jeden leć kierunkiem 278 46 mil, nieprzyjaciel flanking. Dodge 1, jeden kontakt uwracony. Dodge 1 przyjąłem, wycofujemy się, tu jest gęsto. Przyjął. Wciąż jeden samotny kontakt w rejonie celu. Springfield, kontynuuj misję. Wydaje się, że niebo nad celem czyste. Springfield 1, Uzi 1-1, cel 284, 37 mil na 28 tysiącach odchodzący mig 20. Zestrzelony. Niebo czyste Dodge. Pozostań w okolicy i podaj stan uzbrojenia. Uzi, wróć i Enfield, wracajcie na puls. Przyjął. Enfield przyjął. Cesar, zgłoś. Dodge 1, nasz stan paliwa to 11500, uzbrojenie to po 5 długich. Przejął Dodge, pozostań w takim razie na posterunku, maksymalizuj endurance. Jeden ostatni kontakt jest odchodzący na ciebie. Kierowniku 70 przez 64 mile. Cicho tam. Na 15 tysiącach, no faktor w tym momencie. Czekam. Jeżeli na kilku jest możliwość Dodge 1-2, potrzebowałby udać się do tankera. Ale dziękuję za informację. Ma on 9 tysięcy, właśnie się dowiedziałem. Dwa z powrotem jest. Wciąż bardzo dużo. Cesar do Magica. Cesar, nadawaj. Wołałeś. Dobra. Tak, w tej chwili niebo nad celem czyste i przyjacielska obrona przeciwnicza wciąż aktywna. Springfield, który mają zniszczyć, jest 50 mil od celu. Dam ci znać, jak poda skuteczność ataku. Przyjął, oczekujemy nadal. Który tam narwany się rozkręcił? Uzi 1. Uzi 1, wiesz coś o Uzi 2? Tak, miał problem z komputerem, to czasem... Brat dwójka, podaje stan paliwa? Rozumiem, czyli jesteście UZI 1-1 i Infield 1-1, tak sami? Czuję, tak. Kontakt mówi, że próbuje. 1-2, to czy tam... Rozumiem. Na dziewiątej mam, na trzeciej, tak? Ile to jest, kurna? Poczekaj. Jak na trzeciej masz, no to masz 12. Jest silniejsze. Dobra. Trójka? To 12, nawet nie wiedziałem, że tyle tam wejdzie. Dobry moment. No, trójka 12. Zbrojenie pod warunkiem, że potraficie zrobić to szybko. Czwórka 10. Czyli, czyli ja mam. Proszę o podanie Takana na najbliższe lotnisko, albo na Stenisa mamy wracać. Nie, Stenis jest daleko. Najbliższe do was jest lotnisko KASAP 84X. To ja lecę, bo ze Sidewinderami za wiele nie powalczę. Z jednym może, ale będzie on dwóch już nie. Potwierdzam. Uzi, jaki jest twój
stan uzbrojenia? Ja mam wysoko full i paliwa 10 tysięcy, także mogę trochę powiesić. Przyjął, rozumiem. Jeżeli byś chciał tankować, to Texaco jest w tym momencie raptem 40 mil od ciebie i zbliża, ale pozostań na posterunku w takim razie, jak jesteś uzbrojony. Okej, będę się kręcił, bo zajem. Flight Pontiac się dopiero zbiera, to może chwilę zająć. Enfield udaje się do lotniska Kasip na przezbrojenie. Magic potwierdza. Springfield Magic. Magic, go ahead. Springfield, zlokalizowałeś już cel, bo nie wiem, z takiej odległości. Potwierdzę, mam spike od SA-8. Najpierw wykonam ataki z Magnum, później będę szukał mowerkami. Przyjął, powodzenia. Daj znać, jak poszło. Aktualnie 27 mil od celu, także jeszcze trochę za nim będę angażował. Z naszych informacji jest 6 baterii przy Bandera Atlas. Na celu jestem przygotowany. Sprinkle 1, out. Trójka, świecisz. Ty jesteś na dziesiątką, tak? Nie, ja lecę ósemką, jestem na farpie jeszcze, nie wystartowałem. Nie, to z farpu możesz lecieć na razie do wybrzeża wyspy, bo potem musisz poczekać na razie, nie ma obrony przeciwlotniczej wyautowanej. Magic. No dawaj. Cesar, według mojej interpretacji wasz cel, który prawdopodobnie znajduje się na lotnisku Havadaria, jest poza zasięgiem skutecznym tego uzbrojenia, które jest przy celu Springfield, w związku z czym możecie spróbować podejścia na swój cel z kierunku zachodniego. A nasz cel czasem nie jest w porcie? Okej, okay, w takim razie oczekuję.
Ósemka, ty lecisz na Hawadaryję, nie? Tak. Przyjął. Magic do Cisar. Panowie, nie wiecie na jakiej częstotliwości jest za dziesiątka? To i tak jest blisko tego lotniska, które wspomniałem, czyli prawdopodobnie poza zasięgiem skutecznym nieprzyjaciela. Tak, z tym, że jedna Mi 8, która jest z nami, leci właśnie na Hawadaryję, a my lecimy w port. Te cele są od siebie według znowu moich niepełnych, niepewnych informacji oddalone o kilka mil dosłownie. Czyli możemy bezpiecznie tam lecieć na tą chwilę? Tak mi się wydaje. Tak lub nie. Jeżeli masz wątpliwości, powiedz nie. W takim razie oczekuj. Przyjął, oczekujemy. Magnum. Ktoś coś mówił do mnie, bo akurat z Magiciem gadałem. Nie, ktoś, jedna dziesiątka szukała drugiej dziesiątki na tej częstotliwości. Wyśmienicie. HRP tak bardzo. Woła cię, kierowniku Magic. No, słucham cię. Mam potwierdzenie. Trzymajcie się z kierunku zachodniego i będziecie bezpieczni. Przyjął podejście z kierunku zachodniego, Cisar startuje. Grupa, rozkręcamy. Stripfield 2, na jakiej częstotliwości jesteś? Sorry, przez chwilę miałem zrywkę jakąś neta. Jestem na 255. A wewnętrzny? Nieustalany, a mogę przejść na 30. To chodź na 31, bo na 30 jest Zilar. Rozumiem. Grupa w powietrze. Szczepę, że się zaświeci jak choinka Boże Narodzenie. Wszyscy teraz oglądamy na temperaturę gazów wylotowych, czy jesteśmy w zielonym polu. Pontiac 1 Magic. 2 zielone. No, 3 zielone. Sytuacja Westfielda i Dodge'a. 4 wszystko wygląda na... okej. Okay. Czyli cele, czyli myśliwce, które was osłaniają w tym momencie... No to pięknie. To są 2 myśliwce, tylko Uzi ma... Świecisz się, szefie. Jest leśne przezbrojenie do KESAP. Wiem. Jak choinka. 40 mil w KESAP. Powiedzcie mi, Pontiac, jakie macie uzbrojenie przeciwlotnicze? Trójka to w takim razie wrzuć antykolizyjny chociaż. Jak na razie światło mamy z nimi włączone. Włącza. To Pontiac 1-2, tak? Tak. Ja muszę wytrzymować. No to jeżeli będziecie wszyscy we czterech, macie szansę stawić czoła temu, co w tej chwili jest nad celem, ale na tę chwilę to jesteście osłabieni w porównaniu z nimi. Znaczy nas tylko dwóch, Pontiac jest dwóch. Jeszcze raz? Pontiac jest tylko dwa samoloty. Aha, mówisz, że jeszcze tam przybywa, okej, tak, cztery razy jeszcze. Okej. Magnum? 700. No, tak, wszystko w porządku. Dobra, to na 500 stóp wszyscy zejdziemy, żeby być powyżej drutów, a tak w miarę wysoko w razie jakichś fuck-upów. Nie trafił w
cel, będę potrzebował się przezbroić nie kasa, żeby w pełni wyeliminować tą obronę przeciwlotniczą. Rozumiem. Springfield to jeden, znaczy. Czy pojawiła się możliwość, abyśmy mogli udać się do tankera? Tak, potwierdzam, możecie udać się do tankera, jeżeli jest potrzebne. Jeszcze 1-1 na 252 MHz, 104 XT. Przyjem, udajemy się do niego. No jeszcze mógłbym poprosić o ustawienie świateł wtedy, bo jak jest noc i to błyska, to zaczyna trochę wkurzać. Okej. Według moich informacji KESA 124-150. Dzięki bardzo. Dziękuję. Mam Python przy nas. Wedle ustaleń wyłączam światło. Springfield 2-1, skurcz daneczek. Springfield 2, zgadza się. Springfield 2 w tym momencie w okolicy celu cały czas 4 baterie OSA. Czy masz jakiekolwiek możliwości ich eliminacji samodzielnej? Próbowałem, ale ktoś właśnie zlikwidował mi jedną baterię. Namierzałam przez film. Przyjął, potwierdzam. Ale jak najbardziej będę próbował eliminować po jednej sztuce TV7. Oczekuj bardzo możliwe, że jeżeli Springfield trafi pozostałymi rakietami, to pozostanie tylko jeden. Fencing panowie, uzbrajamy się. Do tego włączamy flary, żeby była aktywna. W tej chwili 2 wchodzę na 23. 2 wykonał. Czwórka, jesteś za dwójką pod nami. Jedynka sflarowała. Dobra, widzę dwójkę. Trochę obniżam lot, uwaga. Potek 1, UZI 1. W tym momencie nieprzyjaciel 116 mil. No chociaż dało, jak w rzeczywistości zrobić sobie ten monokular na jednym oku. Dwa tuszipy, flanki, w tej chwili no faktor. Ale co, no kto wizor co ci wtedy daje? Nie, w sensie, że w lotnictwie na serio jest albo stereoskopowy na to wizor, czyli na oba oczy, i wtedy zazwyczaj ma progresywną ostrość, żeby było widać, co jest w kokpicie, albo jest monokl na jedno oko, żeby drugim dało się widzieć, co jest w kokpicie, nie? No. Ty tak z dupy ustawili kompletnie. Panie, w tych czasach, w których my latamy, to jeszcze takich nie było. Nie było jeszcze GNPV 9. Ale to mówisz teraz o tym stereoskopowym, czy mówisz o tym na jedno oko? O stereoskopowym dla lotnictwa. A to całkiem prawdopodobne. Zostawiam więc jeszcze PVS 7 albo coś w tym stylu, nie? Przynajmniej nie widziałem zdjęć pilotów, którzy by mieli dwa okulary na oczy i jeden wyjściowy. Rifle.
Flary widzę na mojej pierwszej wysoko. Obserwujcie tam trójka, obserwuj lewą stronę, jak zobaczysz jakąś smugę z rakiety, to od razu wszyscy flary walić. Trójka przyjął. Teoretycznie nie powinno być zagrożenia rakietowego, tylko jakiś tam AA. Kolejną SSM-kę będę atakował. Spix 2 potwierdzam. Mam ją namierzoną. Gdybyś nie trafił, mam ją cały czas na zasięgu. Kopiesz? Korekta w lewo na północ. Grupa... gotowość bojowa. Dwa za tobą. Pontiak 1 na dawaj, Pontiak 1. Pytanie długie. Trzeba podjąć decyzję, albo uderzymy na polecimy na cele, albo będziemy musieli zaatakować, bo teraz nie mamy paliwa. Pontiak 1 tankuj. Taksako w tym momencie 28.350 kierunek. To będzie 251 częstotliwość, 103 ekstra i tak. Okej, dziękuję. Do 7 coming in from the south. Cel mniej więcej na naszej godzinie pierwszej. Springfield 2 do Springfield 1. Dawaj. Jak postępy? 10 minut do celu. Skręcam prawo, uwaga. No, dupa. Zrozumiał. Soldier's ready. Zrozumiał. 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 NG1 wylądował KSL pas 300. Ogień z lewej, ogień w lewo. Wchodzę na 300 metrów. W lewym skręcie za tobą też. Angażują, uwaga, wchodzę.
odchodzę, nie mam loka. Odwróć wybuch na co? Stykry 2, jak chcesz, to możesz palić. Jeden się wycofuje. Podchodzę. Na 30 FM będę się z moimi komunikował gdzieś tutaj na tej częstotliwości. Rifle. No, przyjąłem. Dobra, Cisar, dwójka, trójka. Uważaj, rakieta, uważaj, rakieta. Ląduj. Magic potwierdza na Spring 1. Spring 2, czy ty masz jakiegoś Mavericka? Spring 2? Spring 1? Spring 2 zgłasza się. Czy ty masz jakiegoś Mavericka? Mam Mavericki, ale mam i TPU 12. To spróbuj z Mavericka, bo kiedy do 12 nie podejdziesz, że się ostatnio osy, a z Mavericka ją zdejmiesz. Dobra, zobaczę. Dodge 1 Magic. Trzy po odejściu lewy krąg. Trójka, zostaw tą grupę. Przyjąłem, jedynka, może na lotniskową wejdziemy. Dobra, powiedz mi jaką tylko to ustawię. 116 ustawmy sobie, tak jak tam mamy chyba, tylko włączmy te radia. Dobra, zaraz sprawdzam, czy mi działa. Springfield 1 do Springfield 2. To jest?
Gdzie ty namierzałeś tą dwójkę, tą osę jeszcze jedną? Cesara. Jest na płynie lotniska, w tym momencie ciężko powiedzieć dokładnie. 116, słyszy się dwójka. Dobra, świetnie, dzięki za to, kontroluję, ten tak pomysł. Nie wpadłem na to. Trójka, żeby nie próbował podbierać tej drugiej grupy, jeden, nie? Maciek. Bo to czwórka musi wziąć, bo on będzie za ciężki, nie wystartuje. Uzi jeden, jakie coś tam paliwa. Dobra, przekieruję ich na 116 i poczekam. Jestem na 116, nie mam żadnych żołnierzy do wzięcia. Jestem w kolejce za Pontiakiem. Czyli trójka ich załadował do siebie? Okej. Okay. Pontiak, medzik? A dawaj. Chcesz jest teraz przy Texaco? Powtórz komunikat. Czy ktoś jest teraz przy Texaco? Czy Pontiak będzie pierwszy? Negatyw, Pontiak jest pierwszy w kolejce. Okej, okay, potwierdzam. Na 5. Być może on będzie u wszystkich, dobra. Powiedz mi, ty dwie grupy załadowałeś? Tak. Ilu masz żołnierzy na pokładzie? 12? Jest prawda. Tylko niech ich nie wyładowuje przypadkiem, bo już jej tak się nie wezmę i nie zadziała drugi raz embar. Musi lecieć tak. No to lecę tak. OTS. Wszyscy Enfield w powietrzu, wraca do akcji, kieruje się na podzielone chyba bierze jedną grupę, tak? Coś w tym stylu. Tak. Nie miałem łączności, nie mam powodu, że nie jak się ma przychodzić. Przyjął. Tak, to jest. Pasów kasa, będę podchodził. No, trójka, nabierz prędkości najpierw wertykalnej, potem dopiero, znaczy najpierw poziomej, nie, potem wertykalnej dopiero. No to wrócę z... ETA jakieś 15 minut. Dwa w lewym kręgu, mam światło lodowania włączone rozpoznawczo. Przyjął, ja tutaj latam nad wami. Możesz mu na 15 sekund trójka dać pełną pizdę. Nie jestem teraz, spoko. Tylko nabieraj ten, prędkości poziomej, nie? Bo już od czego paliwa wypalać? Z twojej lewej trójka przelatuje. Bez obecności? Teraz z prawej już. Kto farował? Jedynka flaruje. Jedynka nad tobą po prawej, skręcam w prawo, dochodzę do szyku. Przyjął. Co wyga jeszcze raz? Trójka w prawo na niżej, czwórka wrzucam. Dobra, gdzie? Zaczynam przyspieszać. Dwójka przepadasz. Do góry. Dobra jest. Dwójka do góry. Jest za nisko. Pontiak 1-2 Magic. Jestem. Na kolizyjny weszliśmy. Luz, dobra, wyglądam, zostałem sam. Pontiak 1-1 chyba miał disconnecta i spędzam. Pochodzę właśnie do danków tutaj. Będę czekał na podankowaniu na kolejne kroki. Przyjął. Pontiak 1-2, tak? Tak. Trzymamy Pontiak znowu 1, luźną 2. Formację, bo ja jestem ostrzelany. Zbliża 130 minut was. Dołączy. Jesteście w 3 maszyny. Prawdopodobnie dołączy zdąży zatankować. Myślę, że jesteś w stanie przebić niż chociaż pompę. A jedna dziura jest centralnie na moim planie. Dodge Magic po tankowaniu kierujemy się na wypad pierwszy. Przyjął. Dołączy. Kierunkiem 21 przez 150 mil we wsparciu ataku na główny cel misji. 21 przez 150 mil, potwierdź. Potwierdzam. Magic Cesar?
Nadawaj system. Po podjęciu grupy trzech grup żołnierzy wycofujemy się w stronę farmy swojego. Magic przyjął, czy to już koniec waszej misji? Tak, grupy Highwayów to jest koniec misji. Przyjął, a co z Mi? Na tą chwilę nie mam z nim łączności, bo na 30 FM radia straciłem. Nie wiem, co się z nim dzieje. Wiem, że startował w stronę lotniska. Przyjął, rozumiem. Prosta kasa. Jakieś radne co do lądowania na potem? Dla ciebie osobiście? Mhm. Trzymam za ciebie mocno kciuki. Nie no, jesteś w stanie wylądować, tylko będziesz musiał obserwować sobie wariometr, nie? Czy jak tam się nazywa tą wskazówkę wertykalną prędkości, żebyś nie przekroczył 500 stopni, gdyż podchodził z długiej prostej. Ja w zasadzie się zastanawiam, czy byś z rejonu farku nie było nie wyładować, żeby sobie podpisać, gdzie mają pójść, a ja sobie tego nie przeskoczę na farcie. Pamiętaj, żołnierze zawsze mogą sobie tak, przejść, kierunek nie? Tak, kierunek 2-1. No, dokładnie tak. Przepraszam. To ja przepraszam, może niewyraźnie było. Dobra, kierunek 0-2-1. Zmieniamy kurs. Powoli wznoszę na przelotową. Czyli do 1500. Tanki nie ma na 30 tysiąca. No to nie. Trudno, RIP. Miło było go poznać. Mi 8 transport, zgłaszam się nad lotniskiem, gdzie mam podjąć te cele, ładunki. Słychać mnie? Na którym jest słychać? Masz podjąć ładunki, tak? Tak. Na 255 jest mi 8. A, ona 255 sobie gada, to dobrze. Czyli ty nie odprowadzasz naszych ludzi, tylko towar, tak? Nie, ja mam tylko transport. Przyjął. Dobra, dziękuję. Zamierzyłem ciężarówki pod magazynami. Czy ja mam je niszczyć na lotnisku? Poczekaj, bo nie mam specyfikacji twojego zadania. Na pewno jest tam jeszcze na północnej końcu pasa bateria przeciwlotnicza. Czytałem tego, powiedz, że się boi, że jakichś modyfikacjach w tym Highwayu, że dał radę wystartować nie wiadomo jakim ładunkiem, to i ja próbowałem. Pewnie wróciłem do lotnisku, przebrałem się. Ale dałeś radę. No tak, rozpędziłem to trochę i poleciałem. No trzeba nabrać tylko poziomej prędkości i masz szczęście, że wypaliłeś dosyć dużo paliwa czekające. No, to w sobie było dobre. Miał szczęście, że miał gdzie się rozpędzać, bo pusto było tutaj. W lesie by tak nie poszalał. No to w kółeczko. Masz szczęście z rodzinami. Ale wołałem, nie wiesz tej drugiej grupy, ale nie słyszał. No nie słyszał, bo na 30 FM na 255 byłem. Na 255 wołałem, bo powiedziałem Myczkowi, że będę przez chwilę na tym, bo nie miałem komunikacji na FM. Przestrzelili mi radio. Albo antenę, jedno z dwóch. Albo dowódca z dziewiątki zabił was na radio. Ale to kurde, ja przecież ten... robiłem rybaczek na 30, ktoś mi się zgłosił na 30, po czym nie wyjadłem potem dalej. Ja ci się zgłosiłem na 34, bo ty wołałeś jedynkę, nie wiem, czy po prostu robisz czek radia. Chyba zgodnie z moją wiedzą, przewożących ropy jest niszczenie. Także jeżeli zauważysz ciężarówki w okolicy celu, to jest prawdopodobnie to, co powinien zniszczyć. A tam się Viper wołał nawet osobiście, znaczy w sensie, że Viper.
No tak, ale wiesz, ja tam miałem duży kłopot z odnalezieniem się, bo gdy zaczęła się jadka, to padł mi ten prowizor strasznie. Nie miałem z tej jazdy, bo widziałem się, wiesz, w drodze, ale... Miło było, jak zaczęło się wszystko sypać, nie, dookoła. Ale skuteczność jest. Wszyscy grupy podjęte, wszyscy przeżyli, jest nieźle. No, zadanie wykonane, najważniejsze. Rozumiem, że światełka włączamy. Jak najbardziej. Czy teraz jest świat? Wiesz. Trzymać formację, ja zrobię koło za wam, koło za wami. Flaruj. Na razie flarujesz, nie widzę żadnych wybuchów.
dostałeś w śmigłowiec? Nie, ale takie, kurde, takie jakby, wiesz, artyleria przeciwlotnicza waliła, czy coś, wiesz, jakieś pociski, wiesz, wybuchały, wiesz, na tego śmigłowca, nie wiem, a potem gdzieś w racji było, jakieś takie odgłosy miałem. Dobra, to jaką masz temperaturę przechodni? Sprawdź temperaturę gazu wylotowego. I olej już przekładnie. Szybko gra. Jeżeli szukasz wskaźnika temperatury oleju przekładni, to masz go na lewo od tego radarowego wysokościomierza. Pierwszy wskaźnik. Powinienem być nad celem i angażować F8. Nawaga. Strzykier 2-2 też ma 9 minut do celu. Z pełnym uzbrojeniem i pełnym bakiem. Wujka, utrzymujesz 1000 stóp? 1040 mam w tej chwili. Dobra, utrzymuj, ja z waszej prawej was w tej chwili mijam. Czwórkę mijam w tej chwili, będę podlatywał z waszej prawej. Uzi zakończył i ktoś, ktoś teraz do nas podleciał, nie wiem kto teraz. Engine. Na 13 tysięcy. Przyjął odchody od tankowca. Szkoda. Jaką mają częstotliwość, bo na moim Pontiacu już nikogo nie zostało, więc nie mam komunikacji z resztą chłopców. W tej chwili nie mam też częstotliwości Uzi, bo miałem na tankerze, a nie zapamiętałem, chyba 235, ale głowę nie dam. Może Magic Pose mi pomóc. Potwierdzam, widzę cię. Znaczy sobie nie jedną. To 230 proponują. Chyba 230. UZ-1 Take Lead, będziesz leciał przechwycenie, to już jest mi 29, kierunek 2350. I zwalniam. 023, 023, kierunek 153. Potek 1, pozostań za swoją skorpą. Ale bądź gotów wspierać, gdyby coś się działo. Przyjąłem. Gdzie ma lecieć Enfield? Enfield podąży za Uzi, jesteście w tym momencie razem. Dobra, panowie, korekta w prawo, mniej więcej na czyli 0,24 kierunkiem 150. Magic to 3, mamy na terytorium wroga, widzimy słupy dymu z nad wrogiego lotniska, ale nie mamy się kierować. Super, prawo. 0,2,3. Głośno, a ktoś za blisko jest mnie, zdecydowanie za blisko. No już sobie idę, no jak nie mówię, czy co nie idę. Przynajmniej trzy szerokości wirnika, bo ja mam uszkodzone śmigłowce.
akurat okien nie mam, dlatego słyszałem, że podlatujesz. Magnum? Tak czy inaczej cienie śliczne. Dante, widzisz przed nami kontakt powietrzny nad wyspą? Magnum. Negatyw, za wyspą wydaje mi się jakby statek był. A, bo dla mnie to się przesuwa, myślałem, że to jakiś powietrzny kontakt. Plus 1, Magic, idź w kierunku. Jest poniżej linii horyzontu pozioma kreska na 12 za wyspą. Tak, 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 tak. Myślałem, że to jakiś, wiesz, samolocik. Znalazłem jeszcze jednego żywego MacPada w okolicy Bandar Abbas. 11 mil angażuję. Kurde, ale na końcu biznesu nie szanuję. Budzy 1, tuż jest Big 29, Bra 016, 104 mile na 20. Na przechwycenie kieruj się kierunkiem 003. Zamelduj radar kontakt. Korekta 2 cele 1 na 15 tysiącach, drugi na 20 tysiącach. Nie, tylko mamy 9 kilometrów do... Jeden poruszył się, to jeden odbiór. I know. Schodzimy w dół powoli. Enfield 1 leci za Uzi, tak, ale nie jestem blisko. Przyjął. Czy mógłbyś przyspieszyć troszkę i pomóc Uzi na wszelki wypadek, żeby coś się stało? Dobra, do pałka, lecę za Uzi. Kontakt 1-2, ja też troszeczkę tu podgonię do Uzi 1, będę dual sparkiem. Przyjął Pontiac 1, tylko bądź świadom, że przed tobą jeszcze 200 mil do celu.
tak samo na Wietnamie, to ja po prostu nie był wzięty. W sensie na mapie Wietnam. A sprawdzałeś mapę Wietnamu jakąś? No mają stworzyć w końcu kiedyś, nie? 1-3-75 morskie kierunku 010 na 14 trójka i czwórka lądujecie na tym bardziej w głębi wyspy. 3-2 potwierdzam. To jest Panter Abbas. Przyjął dwójka. Trzeba odejść już na swój farbie, aby ląduje jako ostatni ze względu na to, że są szkoda. Negatyw, ląduje jako pierwszy. Północna część tej płyty postojowej, gdzie są ciężarówki. Sugeruję, zapomniałem dodać sugeruję, szefie. 10 sekund temu. Szefie, ja może ma jedną farbę w rąbie. Przyjąłem, potwierdzam, mam namiar. Jak chcecie, mi to jest wszystko jedno. Tak, muszą nas naprawić i odebrać. Erwin stwierdza utratę kontaktu z wrogiem na kierunku podany wcześniej. Dobra, to ja próbuję rozwijać i będę po kolei. Kierunek 006, 57 mil na 10 tysiąca. Dwójka za jedynką podchodzi, zajmie następny wolny. Springfield 2, może podać namiar... Dwójka, ale gdzie kończy, żeby wycenić po prostu. Springfield 2 właśnie go angażuje. Okej. W sumie to trójka powodzenia. Znaczy nie kończymy tak do końca, bo już
tam na ewentualny meldunek. Zatrzymamy maszynę coś. No tak, wiem, ale na to chwilę wiesz, żeby nie wywoływał nas na radiu. Zobaczmy jak będzie ten... Przyjąłem, trzymam w loku kontakt na 1000. No tak, tak, na razie trzymaj go dalej w loku. Ja muszę chodzić już na dzisiaj, bo jutro... Przyjemy, że jeżeli nie poniżej 40, to nawiązuję. Ile to się rzeczywistości? Nie ma problemu. Uzi 36, 27 mil na 30 tysiąca. No dzięki, do zobaczenia. Hej. Chief, turn on the ground power. F1 do Magic, widzę cel. 40 niecałe mil ode mnie na 2000. Mam się zniżać tam po niego lecieć? Czekam aż mi się właśnie jeszcze to wyłączy, zatrzyma i podłączy sobie ground power i się odezwa. Myślę, że to jest zasadowe. Przyjąłem. Przyjąłem, dwójka, zmniejszyłem obroty i czekam gorąco. Enfield udaje się za Uzi. Enfield pozostań w osłonie Pontiac. W momencie Pontiac 11 mil za tobą, po 10. Leć dalej kursem 013. Przyjąłem. Utrzymuj pułap. Oczekuj. Utrzymuj pułap. Zadanie feed wykonane, odchodzę od celu w kierunku trafy. Przyjął Springfield 1, Springfield 2, oceń sytuację na wniosku Bandera Bas. Springfield 2 do Magic. Nadawaj. Mam do rozwalenia jeszcze tą ciężarówkę, jeszcze ten cel pozostał. Zawracam, postaram się rozwalić, ale nie widzę żadnych celów już, które można rozwalić. Rozumiem, kieruj się w takim razie swoim własnym uznaniem, jeżeli nie ma żadnych...
test. Cisar 1-1, radiotest. Mięsemka... Na 116 cię słychać. Dobra, wracam na 30 FM. Magic, to było przypadkiem. Przyjął. 30 FM sprawdzam. Na 5. Na 5. Świetnie. Zgłoszę Magicowi, że jesteśmy w gotowości do misji Cisar w rejsu. Springfield za Magic. Springfield nadawaj. Springfield walny dojeżdża na lotnisku czysto. Przyjął Magic, potwierdza. W takim razie misja zakończona, RTB. Rozumiem, RTB. Cisar Magic. Cisar nadawaj. Po uzupełnieniu amunicji, paliwa i naprawie śmigłowców w gotowości do misji w Search and Rescue. Cisar, na tę chwilę misja w rejonie waszym zasięgu już zakończona. Nie spodziewamy się żadnych strat, a wszystko, co się może stać, by się działo głęboko w terytorium Iranu poza waszym zasięgiem, więc na tę chwilę zdaje się, że jesteście wolni. Przyjął w takim razie Cisar, dzięki bardzo i wyłączamy się już całkiem. Bez odbioru. Magic, pozdrawiam. No to słyszeli. Kończymy zabawę na dzisiaj. Dwa gasi. Toż jeden Magic. Wejdź w krąg na swoje oczekiwanie i oczekuj.